Witam bardzo serdecznie w grze Alien Invasion na Commodore C64. Gra wydana w 1982 roku przez Computer Mat. Gra jest, powiem, tak jakby wcześniejszą kopią gry, którą już omawiałem na Commodore C64, ale chyba moim zdaniem lepiej zrobioną. Wcześniejsza, ale lepsza niż ta późniejsza. No cóż, czasem tak bywa. Czyli jest generalnie trzeba ochronić, aby statek nie wylądował obcych na planecie, unikać bomb, przesuwając się klawiszami ZX. Jedyną różnicą względem tamtej wersji jest to, że tutaj strzelamy klawiszem F7, to jest takie trochę mało wygodne. Mamy 20 obcych, no i oczywiście też jest kolejność, tak? Jeśli zapamiętamy kolejność, w jakiej mamy ich likwidować, to będziemy dostawać dodatkowe statki. No więc dobrze, wystartujmy. Jeden. Tak, można wpisać całe swoje imię, ale i tak 5 znaków gra wybiera, więc no, troszkę jak zwykle niedopracowane. Znów jeden. A, jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie gra została poprawiona w 2007 roku. Więc no, trzeba przyznać, że znacznie później niż sama gra została stworzona. No dobra, pograjmy, zobaczmy. Czyli ta sama zasada, już mamy dodatkowe życie. Tutaj chyba no, nie będzie mnie wysadzać w powietrze od samego początku, chyba nie. Co ciekawe, jeszcze ta wersja ma tutaj przecież dźwięk, czego nie miała wersja z roku 83. No to jest właśnie niezwykłe. No i dobrze, no to pograjmy, postarajmy się zdobyć jak największą ilość statków. Tak, 30, 20. O kurczę, akurat stanąłem na drodze, nie strzelając. Dobrze, ale i tak dostałem dodatkowe życie. Teraz muszę tego jako pierwszego załatwić. Czyli muszę tą kolejność pamiętać, chociaż pewnie się pogubię w którymś momencie. To przeważnie tak jest. O, teraz już jest po ptakach, bo akurat tak się złożyło, że nie udało mi się strzelić w odpowiedniej kolejności. Też, bo tamten go zasłonił, nie? Dobra. Poświęcił się dla dobra, abym nie był w stanie zdobyć dodatkowego statku. Dobra, lecimy dalej. Piąty poziom. Może teraz mi się uda, jeśli pamiętam kolejność, to najpierw chyba tego trzeba załatwić, potem tego. Tak, jeśli dobrze trafiamy w odpowiedniej kolejności, to oczywiście są też odpowiednie dźwięki. No i teraz ten będzie dodatkowe życie. Tylko żeby oczywiście nie dowalić. No. O, widzisz jaki jest cwaniak. Tak, dostałem dodatkowy. Teraz muszę tego załatwić jako pierwszego. No to jeszcze tutaj kolejność mniej więcej pamiętam. Więc no dosyć dobrą mam pamięć, więc myślę, że też jeszcze dodatkowe życie uda mi się tutaj wycisnąć. Chyba teraz tego muszę załatwić. Tak. No i tego, który właśnie strzela. No i pozostał ten ostatni. Ostatni jak zawsze najtrudniejszy. Teraz muszę takiego załatwić. Jako pierwszego. No zobaczę, jak to ostatecznie wyjdzie. Teraz chyba muszę temu śmignąć. Tak jest. Jak na razie się wszystko zgadza. Ajajaj, błąd. Dobra, teraz który to miał polecieć? Chyba ten.
Tak. O, to już będzie dodatkowe życie kolejne. Więc strata tamtego raczej nie zrobi większego wrażenia na nich ani na mnie. Dobra, i mamy kolejne życie. Teraz muszę tego załatwić, takiego dziwnego, gdzie on to się podział. Tu jest. No tak, tylko tu już trzeba uważać. Oj, nie trafiłem niestety. Już się podmienili. Więc już w tym momencie nie uda mi się zdobyć. Po prostu nie trafiłem w tego, co trzeba. Więc pozostaje mi tylko grać, aby przetrwać, jak najwięcej tych statków powybijać. To i tak. Jeśli bym trzymał się tej kolejności, to oczywiście bym miał trochę więcej punktów, ale no niestety jest jak jest. No nie, poważnie? No to tego to jeszcze w tej grze nie było. Żeby tak zawodnik się przeniósł na drugą stronę. Teraz tego kolesia mam załatwić jako pierwszego. Gdzie on tu jest? A widzisz, jak go zasłonił. Odsłoń się od niego. No, jak go tam pilnuje? Skórka wodna. No i nie odejdzie. Dobra. Potem kolejny to był chyba tamten. Albo ten, nie wiem. Już nie wiem. Nie, chyba ten, co właśnie strzelił. No i chyba już pogubiłem kolejność, niestety. Trudno się mówi. Strzelam równo między nimi. No to jest właśnie to. Tak, oni się teraz zmieniają w tych kiepskich takich, dlatego trzeba. Oni się przemieniają, dlatego dobrze jest walczyć z tą taką kolejnością. No to wtedy uzyskamy jak największą ilość punktów, mimo iż nawet nie do końca trafimy w tą kolejność, co trzeba. Teraz tego muszę zawodnika, najpierw jako pierwszego, za niego dostanę najwięcej punktów. No dobra. Cyk, zaliczył. Potem następny. Który musiał to zaliczyć? Następny. Nie wiem, nie ma znaczenia. Ładujemy. Po gościach, po kolei. Czy uda się przejść wszystkie 20 poziomów? Nie wiem. Im dalej, tym trudniej. Będą poruszać się szybciej. Więc tutaj te pierwsze plansze są po to, aby natłuc sobie żyć. A potem lutować ich wszystkich po kolei. Ale nie uciekłem. Chciałem tego załatwić. Tak, 111 punktów. Ale już dalej to nie wiem ile. Bo teraz już się właśnie zaczyna robić to, czego wcześniej nie było, czyli już te pociski ich zaczynają moje strzały likwidować, co jest dodatkowym utrudnieniem. Więc będzie coraz trudniej. O, widać. Było teraz wyraźnie, że tak się właśnie stało. Wcześniej, jak strzał mój przenikał, tak teraz to chyba trzeba mieć dużo szczęścia, żeby to się nie wydarzyło. No, skurczygnat jak ucieka. Teraz dostaniesz. No, lanie, okej. Teraz takiego kolesia mam załatwić jako pierwszego. Na dobry początek. Tak, teraz są skubańce sprytniejsi.
Tak. O, teraz się zasłaniają swoimi pociskami, więc może być nieco trudniej. Także muszę przyznać, że ta wersja, mimo iż jest starsza, jest zdecydowanie lepiej dopracowana niż ta wersja późniejsza. Nie wiem czego tak, ale no tak jest. Poza tym tutaj mamy na dużym ekranie, tam było na takim jakimś pomniejszonym. Taka popierdoła jakaś była. No ale okej. Kolejny poziom, coraz więcej gości. Będzie jazda. Ale ile się da, to ich tutaj załatwimy. Okej. Się robi coraz ciekawiej. Dobra, tu jest trzeba po prostu strzał taki wymijający, tak jakby wystrzelić, bo one te strzały tak migają, więc jest szansa. No właśnie, jak dobrze mignie czy zniknie w danym momencie, to jest szansa, że się gościa załatwi. No nie jest to oczywiście regułą. W każdym bądź razie, no już się zaczyna robić, jak to się mówi, ciasno. A kurczę, jak ten mnie. A, ten jest właśnie wkurzający. Ja nie mogę przejść w ten sposób, a oni mogą. No to jest nie w porządku. Tak, ten już prawie zeszedł. Niestety musiał zejść. I gdzieś się tu u góry pojawi, tak. A i teraz się szybko porusza jeszcze i weź go ustrzel, dziada. Żeby to jeszcze szedł w jednym torem, to jeszcze dałoby radę, no ale tu już widać, że mnie chyba on załatwi. Chyba, że teraz, dobra. Kurczę, poziom 14. Coraz więcej jest tych łobuzów do zlikwidowania. To już jest chyba ostatni mój statek, więc już niestety pozostaje mi tylko walka o przetrwanie. Albo się uda, albo się nie uda. Tak, to jest dziwne, że one czasem wygląd swój zmieniają. Może to jest cały czas ten błąd, który też był i w tamtej wersji przyszłej, że tak powiem. O, widzisz. Tak, tego za 10 punktów załatwiłem, ale się inny przekształcił w tego za 10 punktów i on będzie zawsze, ten, który jest za 10 punktów, będzie mnie męczył. O, dobra, ale na szczęście poszedł strzał wymijający. Tak, załatwię tego za 10, to tamten się zmieni. No, jakaś tutaj taktyka taka właśnie jest tych statków. No, to było nie fair. No, niestety nie dało rady już sobie z nim poradzić. No i no, to by było na tyle. Oczywiście, jak dam New Game, dam Escape, można sobie wylistować cały program. Więc gra jest napisana w Basicu. Oczywiście, tak to wszystko wygląda. No i cóż, to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.